Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest,
który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Dzisiaj obchodzimy święto świętego Kazimierza Królewicza. Był synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. Żył w latach 1458-1484. Jego krótkie życie było wypełnione modlitwą i obowiązkami stanu. Przykładał wielką wagę do pracy nad sobą, dbając o czystość duszy i spełniając uczynki miłosierne wobec potrzebujących. Odznaczał się również wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny. Za wstawiennictwem świętego Kazimierza wypraszajmy u Boga potrzebne łaski na czas naszych rekolekcji parafialnych. A szczególne owoce tej mszy świętej ofiarujemy ksiądz Maciej ze świętej pamięci Tomasza Pawlaczyka. Jest to intencja od rodziny Kowalskich i Herców. Ja ze świętej pamięci Kazimierza Dziamskiego w dniu imieni. Uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność i prośmy o miłosierdzie. Panie, który jesteś źródłem prawdziwej mądrości, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zapraszasz nas do podążania drogą doskonałości, zmiłuj się nad nami. Panie, który darzysz nas miłością i przebaczeniem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a ziemi ludziom dobrej Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata. Prosimy Cię, abyśmy przez jego wstawiennictwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z mądrości Syracha. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Z nią od początku otrzymałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto słowo Boże. Prawie zamieszka w domu Twoim, Panie. Prawie zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Prawy zamieszka. Swym językiem oszczerznie głosi. Kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Chwała Tobie, Królu wieków. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według
świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Kochani siostry i bracia, dobrze, że jesteście. Dziękuję, że przyszliście także dzisiaj na to spotkanie rekolekcyjne. Coraz częściej tak jest, kiedy się głosi rekolekcje w różnych parafiach, to człowiek ma wątpliwość, przyjdą czy nie przyjdą. Wy pokazaliście, że chcecie odpowiedzieć na to zaproszenie Pana Jezusa. I pewnie nie jesteście zawiedzeni, słysząc dzisiaj te piękne słowa, przesłania, dobrej nowiny, która płynie choćby z tego fragmentu Ewangelii. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A przecież Jezus za nas oddał swoje życie. Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Zobaczcie, słowa pełne miłości, które wypowiada Jezus tuż przed swoją męką i śmiercią, bo to są słowa z Wieczernika, wypowiedziane po ostatniej wieczerzy. Do tych, którzy go otaczali, ale za ich pośrednictwem także do wszystkich, jak Jezus modli się w modlitwie arcykapłańskiej, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. A więc także do nas, także nas Jezus nazywa swoimi przyjaciółmi. I mówi nam o swojej wielkiej miłości. Te słowa zapewne musiał słyszeć święty Kazimierz, ten młody chłopak, który poruszony zapewne tymi słowami albo i innymi słowami Ewangelii, bardzo pragnął odpowiedzieć na nie w jak najpiękniejszy sposób, przez swoją wierność, przez swoją wielką gorliwość.
jak słyszeliśmy, pomimo wielu różnych pokus, które mogły czyhać na niego w tym zamku królewskim, w którym mieszkał, potrafił zostać sobą, wierny swojemu sumieniu, bo uwierzył w miłości, tej miłości Boga także do niego osobiście. Kochani siostry i bracia, od tej miłości wszystko się zaczyna, od tego objawienia miłości, jeśli my zrozumiemy, jak bardzo Bogu na nas wszystkich zależy, jak bardzo nas kocha. To niepodobne, żeby człowiek poszedł w innym kierunku. Po prostu chce zwyczajnie swoim życiem na tę miłość odpowiedzieć. Żyjemy obecnie w czasach ogromnego chaosu i zagubienia. W życiu bardzo wielu osób coraz częściej zaczyna panować taki modny relatywizm moralny, który polega na tym, że nie istnieją dla nich ani żadne normy, ani prawdy obiektywne. Kierują się tylko tym, co sami uważają za słuszne, i sami siebie uważają za to ostateczne kryterium dobra i zła. Wystarczy spojrzeć na statystyki. Chociaż ponad 80% Polaków deklaruje się jako ludzie wierzący, albo przynajmniej ochrzczeni, około 40% z nich bardziej lub mniej systematycznie praktykuje, to tylko kilkanaście procent całkowicie utożsamia się z zasadami, które głosi Kościół, ale przecież Kościół nie głosi niczego innego niż to, co objawił nam Chrystus. Wierzą, ale nie do końca. Nie wierzą Jezusowi w to, czego od nich oczekuje. Na przykład odnośnie do ochrony życia poczętych, eutanazji, nierozerwalności małżeństwa, zwłaszcza antykoncepcji, wspólnego zamieszkiwania przed ślubem, czy praktyk postnych, niech tam sobie Kościół głosi to i to, ja uważam inaczej. Tymczasem Bóg wyposażył człowieka w takie specjalne narzędzie, dzięki któremu człowiek może odróżnić dobro od zła. Tym narzędziem jest sumienie. Gdy poznaję, że coś jest dobre, wtedy mogę to wybrać i zaczynam żyć dobrze, czyli moralnie. Ojciec Święty Franciszek tak definiuje sumienie. Jest ono wewnętrzną przestrzenią słuchania prawdy, dobra, słuchania Boga. Jest to wewnętrzna przestrzeń mojej relacji z Nim, który przemawia do mojego serca i pomaga mi rozeznać, zrozumieć drogę, którą muszę przejść. Sobór Watykański II nazywa sumienie najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. I wyjaśnia. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie trzeba, do miłowania, do czynienia dobra. A unikania zła rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, a tamtego unikaj. Jak widać z tego fragmentu Gaudium et Spes, sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc to,
aby nasze sumienia były prawe, aby ich sądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło nazywały złem. Pamiętamy, święty Jan Paweł II w Skoczowie tak mocno wołał: Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Pamiętamy te słowa ze Skoczowa. Duch Święty działa w sumieniu i posługuje się takim specjalnym narzędziem, jakim jest wyrzut sumienia. Poczucie winy towarzyszy życiu, a wyrzuty sumienia to normalne doświadczenie większości z nas. Dobrze, jeśli czasem sumienie zareaguje wyrzutami sumienia, kiedy żałujemy, że coś zrobiliśmy złego. Tylko psychopata twierdzi, że nie ma poczucia winy. Poczucie winy może być tym bodźcem, szybkim, bolesnym wstrząsem, który nas pobudza do zmiany, do nawrócenia. Wyrzuty sumienia pomagają nam poznać, że postąpiliśmy źle i tak powinno być. Te uczucia powinny również pomóc nam w uczeniu się na własnych błędach. Biblia pokazuje nam wiele takich sytuacji, gdy ludzie trapieni są różnymi wyrzutami sumienia. Na przykład Kain, kiedy zabił Abla, sumienie dręczy go z powodu tego, co zrobił. Dawida dręczyło sumienie, kiedy zgrzeszył cudzołóstwem i morderstwem. Piotra aż po gorzkie łzy. Judasza aż po samobójczy czyn dręczyło sumienie, bowiem zaparli się Jezusa. William Shakespeare, najwybitniejszy dramaturg angielski, w swojej znanej sztuce zatytułowanej Macbeth, którą pewnie niektórzy z nas jeszcze pamiętają ze szkoły albo z różnych ekranizacji, wspaniale przedstawia temat wyrzutów sumienia. Otóż główny bohater Macbeth zamordował swojego króla i jego dygnitarzy, mówiąc w wielkim skrócie. I tam w tej sztuce pojawia się w pewnym momencie ten głos chóru, który skanduje: nie zaśnie już więcej Macbeth. Zabił swój sen. Nie uśniesz więcej. Macbeth spać nie będzie. Wyrzuty sumienia nie pozwolą mu spać spokojnie. Pamiętamy też zapewne wyrzut sumienia Rodiona Romanowicza Raskolnikowa, głównego bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego o znamiennym tytule Zbrodnia i kara. Zdaję sobie sprawę, że w obecnym czasie trwającej wojny odwoływanie się do literatury rosyjskiej trochę jest niepopularne, ale to przecież klasyka. Otóż Raskolnikow, student prawa na Uniwersytecie w Petersburgu, zabija lichwiarkę i jej siostrę. Po tej okrutnej zbrodni z powodu wyrzutów sumienia popada w depresję i bliski jest obłędu. Wtedy pojawia się Sonia, prosta,
ale wierząca dziewczyna. Pomaga Raskolnikowowi, namawia go, by przeprosił Boga i ziemię, którą spławił swoim czynem. Bardzo utkwiło mi w pamięci, kiedyś miałem okazję w Teatrze Starym w Krakowie widzieć piękną, jak to się mówi, no, tę sztukę wystawioną w wspaniałej obsadzie, kiedy głównego bohatera tej sztuki grał Jerzy Radziwiłłowicz. I zapamiętałem tę scenę przy stole, kiedy Sonia po jednej stronie, po drugiej stronie Rodion, który prosi ją, żeby czytała ten fragment Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza. I kiedy ona spokojnie czyta te fragmenty, widać tę zmianę, która dokonuje się w głównym bohaterze, który w pewnym momencie pada na kolana, zakrywa twarz dłońmi. Skazany potem na katorgę, zmienił swoje postępowanie, nawrócił się dzięki wsparciu i miłości ze strony Soni. Dwóch bohaterów, Makbet i Raskolnikow, obaj mają wyrzuty sumienia. Obydwaj słyszą ten wewnętrzny głos. W przypadku Makbeta wyrzut sumienia prowadzi go do depresji i katastrofy. Ginie on w pojedynku z Makdufem, zwolennikiem prawowitego następcy tronu. W wypadku Rodiona wyrzut sumienia prowadzi go do wyznania wiary, zadośćuczynienia winy. Myślę, że bardzo na miejscu będzie zauważyć, bo to przecież samo życie, że u boku tych słynnych z wielkiej literatury postaci była za każdym razem druga osoba. Lady Macbeth i Sonia. Jedna namawia do zbrodni, druga do pokuty i trudnej drogi nawrócenia. Dobrze, jeśli sumienie działa i pojawiają się wyrzuty, które prowadzą nas do nawrócenia. Uznanie swojej winy jest początkiem, jest sposobem otwarcia się na dar Bożego przebaczenia, na dar Bożego miłosierdzia. Problem zaczyna się wówczas, kiedy sumienie nie działa tak, jak powinno. Może to być skutkiem źle uformowanego sumienia albo bardzo świadomego działania człowieka zmierzającego do zagłuszania sumienia. Wiemy wszyscy, kim był Józef Mengele. Był naczelnym lekarzem Auschwitz, który w obozie przeprowadzał okrutne eksperymenty na ludziach, zwłaszcza na dzieciach. Tuż przed likwidacją obozu udało mu się uciec do Argentyny. Nigdy nie poniósł odpowiedzialności za swoje zbrodnie i nigdy też nie odczuwał wyrzutów sumienia z powodu swoich czynów. Miał takie diaboliczne usprawiedliwienie dla swojego zachowania w obozie. Powiedział o tym do swojego syna, że kiedy ludzie wychodzili z pociągu na rampie w Auschwitz, to i tak wszyscy mieli być zgładzeni. Niektórzy szybciej, bo byli od razu wysyłani do gazu, inni po jakimś czasie, kiedy ich praca została wykorzystana dla dobra Rzeszy. To był przecież obóz śmierci, więc z założenia nikt nie miał go prawa przeżyć. I on uważał, że te bliźnięta, które nie poszły od razu do gazu, tylko wybrał na swoje eksperymenty, powinny być mu wdzięczne, bo je ocalił. Mówił, tylko dlatego żyją, że je wybrałem na rampie. Także w obecnej wojnie są przecież tacy, którzy uważają, że Putin dobroczyńca, tylko wyzwala Ukraińców od faszyzmu i jest ich właściwie dobrodziejem. Człowiek naprawdę potrafi okłamywać siebie, innych, także swoje sumienie. Ksiądz Jan Kaczkowski mówił, jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu
i zagłuszaniu własnego sumienia. Ucieczka przed własnym sumieniem, przed życiem zgodnym z Jego głosem, jest ucieczką przed prawdą, prawdą o sobie samym. Zagłuszanie, obezwładnianie, usypianie, jak lubi mówić papież Franciszek, anestetizazione, takie trudne słowo włoskie, ale to właśnie od tego usypiania pochodzi. Ono dokonuje się na różne sposoby. Jednym z tych sposobów jest zakłamywanie rzeczywistości, życie w fałszu. Prosty przykład. Prawda o życiu człowieka od poczęcia. Przecież wszystkie autorytety naukowe, biolodzy, genetycy, profesorowie medycyny nie mają najmniejszych wątpliwości co do tego, kiedy zaczyna się życie człowieka. Tymczasem w imię własnej wygody, ideologii, rzekomych praw kobiet, prawdę się przemilcza, ignoruje albo zakłamuje, próbując z niej zrobić jedynie kwestię religii, wiary. Otóż to nie jest kwestia tylko wiary, tylko podstawowej wiedzy i człowieczeństwa. I chociażby miliony krzyczały na ulicach naszych miast, choćby większość uważała inaczej, choćby uchwalano nie wiem ile ustaw, to i tak nie zmieni to faktu, że człowiek pozostaje człowiekiem, a zabójstwo zostaje zabójstwem. Innym sposobem tego zagłuszania sumienia jest bagatelizowanie zła. A to nie grzech, daj spokój, wszyscy tak robią. Kto tak dzisiaj myśli? Nie bądź taki święty. Jakbym tak to wszystko poważnie traktował, to bym niczego się nie dorobił. Jeszcze innym sposobem zagłuszania sumienia jest relatywizowanie prawdy. A więc takie, no Kościół prawdzie uważa tak, ale ja mam swoje zdanie na ten temat. Ja, ileż znamy takich postaw w naszych sąsiedztwie, w naszym otoczeniu. Jeszcze innym sposobem otępiania sumienia jest traktowanie wszystkiego z przymrużeniem oka. Nawet sam Pan Bóg jest traktowany czasem z przymrużeniem oka, czyli nie tak całkiem na poważnie. Podobnie z przymrużeniem oka traktuje się przykazania Boże. No bo cóż dla wielu dzisiaj chrześcijan znaczy nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, nie pożądaj. Wszystko tak z przymrużeniem oka, nie całkiem na poważnie. A cóż powiedzieć o przepisach ruchu drogowego? Jedziesz 50 na godzinę, tyle ile trzeba, za tobą już światłami. No nie umie jeździć, prawda? Przecież tam nie stoją. Ja wiem, że tam nie stoją. Jakby stali, to tak. W jednej ze scen małego księcia Antoana Saint-Exupériego pada takie stwierdzenie. Będziesz sądzić samego siebie. To jest najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry. Skąd bierze się ta trudność w osądzaniu samych siebie? Otóż kiedy próbujemy osądzać innych ludzi, zwykle bywamy bardzo precyzyjni, krytyczni co do ich postępowania. Kiedy mamy oceniać własne czyny, to wtedy nam grozi to naiwne usprawiedliwianie samych siebie albo obarczanie odpowiedzialnością za nasze winy innych osób. Tymczasem trzeba stanąć w prawdzie. I kochani, jednym właśnie z takich istotnych elementów naszych rekolekcji, szczególnie tych rekolekcji wielkopostnych, jest stawanie w prawdzie przed Bogiem, uznanie siebie za grzesznika. Nie po to, żebyśmy się poczuli przygnębieni tym, bo przecież ten, który
jest samą miłością, zna nasze serca i chce nas uwolnić od naszych grzechów, słabości, zwłaszcza przez ten sakrament pojednania, przez rekolekcyjną spowiedź, do której pewnie wielu z nas przystąpi. Ale początkiem tego jest przyznanie się do winy, jest uznanie swojego grzechu, uznanie swojej słabości. Tak, jestem grzesznikiem, Panie, i potrzebuję Twojego miłosierdzia. To jest dopiero droga do wolności i doświadczenie prawdziwego szczęścia odkupionych przez Boga. Droga ze śmierci do życia, zmartwychwstanie, już tutaj na ziemi przeżywane. Siostry i bracia, pielęgnujmy nasze sumienia, badajmy je często, formujmy je według Bożego prawa i słuchajmy głosu sumienia. Amen. Za wstawiennictwem świętego Kazimierza Królewicza przedstawmy Bogu wspólne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby osobistą pobożnością inspirowali wiernych do duchowego rozwoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących w naszej ojczyźnie, aby stanowili prawa służące harmonijnemu funkcjonowaniu całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież, aby wpatrując się w swoich świętych patronów, bez lęków kontynuowała przygodę wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za bezdomnych, ubogich i szukających pracy, aby spotkali na swej drodze ludzi z wyobraźnią miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za umierających, aby Pan, który przychodzi do nich w tej wyjątkowej chwili, zastał ich czuwających i gotowych na spotkanie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji mszy świętej, za świętej pamięci Kazimierza, Tomasza, o radość przebywania w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy w czasie Wielkiego Postu przez pobożne praktyki umacniali naszą przyjaźń z Chrystusem. Ciebie prosimy. Dobry Boże, Ty jesteś źródłem świętości. Umocnij nas w dążeniu do Ciebie. Pomóż nam kształtować nasze sumienia. Wysłuchaj naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy, rozważając w duchu miłość, jaką święty Kazimierz pałał przy tej ofierze, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania. Przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich. Ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, że w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Barankum Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Amen.
oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jest godzin, abyś przyszedł do domu, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy, wciąż radosną wniosą spisz. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczność.
Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty nas posiliłeś chlebem eucharystycznym. Spraw, abyśmy naśladując świętego Kazimierza, z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jutro przygotowanie modlitewne do rekolekcji o godzinie 9:00, różaniec święty i tak samo o godzinie 18:00. Zapraszamy. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.